Witam Was bardzo gorąco wraz z moim kumplem. Jeżeli jakiś przedmiot kojarzy się z reprezentacją Brazylii, to właśnie Puchar Świata. Nie ukradłem go z czarującego Muzeum Brazylijskiej Piłki w Rio de Janeiro. Polecam wszystkim bardzo gorąco, jeżeli będziecie w tym pięknym mieście. Brazylia dla tego kanału to kraj szczególny, bo jakiś czas temu pojawił się całkiem przyzwoity film właśnie z tego pięknego regionu świata z Polską w tle. Inspiracje do nagrania tego odcinka były dwie. Po pierwsze Puma, po drugie Neymar. Jesteśmy już po premierze kolekcji dedykowanej Brazylijczykowi, która zawiera kilka istotnych detali. Po pierwsze kolory, czyli żółty i niebieski. Po drugie graffiti prosto z São Paulo. Pichação, jeszcze raz, Pichação, także numer 10, charakterystyczny dla Brazylijczyka i jego autorskie logo. Kolekcja ta to także nowe buty piłkarskie Future Z. Warto oglądać ten odcinek do końca, dlatego że wraz z firmą Puma przygotowaliśmy dla Was konkurs i będzie można wygrać znakomite nagrody. Możecie zostawić suba na tym kanale i poczekać do końca. O czym będzie ten odcinek? O brazylijskich piłkarzach, którzy wpływali i wciąż wpływają na naszą wyobraźnię, których zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia i których, co najważniejsze, widzieliśmy na żywo, a nie z jakichś taśm archiwalnych, odwiniętych w przypływie emocji. Zaczynamy od Neymara. Ja mam tę przyjemność, że komentuję jego mecze w Eleven Sports, a poza tym poznałem jego bardzo dobrego kolegę, który o fenomenie Brazylijczyka opowiedział w kilku ciekawych zdaniach. Posłuchajcie. Yo vi Neymar, por ejemplo, en un amistoso antes de Mundial, perdió cuatro... Empezó partido. El árbitro pitó, perdió, cogió el primer balón, perdió. Dos, segundo balón, perdió. Cuatro primeros balones en dos minutos, perdió los cuatro. Quinto balón, regateó, perdió, contraataque, casi gol. Cinco balones. Yo dije, está muy mal, está muerto. Sexto balón, viene el balón, no sé si, pum, sombrero, bicicleta, pum, casi gol de Gabriel Jesús. Jugada linda. Dije, yo pierdo cinco balones y estoy padre nuestro que estás en el suelo, estoy dentro del campo, ya pensando, estoy horrible, no sé qué. Wszystko jest ze sobą połączone niczym w kultowym serialu Dark, a więc nic nie mogłoby się wydarzyć bez obecności i ingerencji innych osób na życie pozostałych, a więc możemy śmiało powiedzieć, że gdybyśmy stworzyli fikcyjne drzewo genealogiczne historii brazylijskiej piłki, to powiedzielibyśmy dzisiaj, że Neymar nie istniałby, gdyby nie narodziny Ronaldo Fenomeno. Neymar nie istniałby w piłce, gdyby nie Ronaldinho, bo to oni stanowili dla niego wzorce, to oni popchnęli go do tego, żeby został piłkarzem. Pomimo tego, że oczywiście się nie znali, ale śledził ich w telewizji. Do tego stopnia, że nawet jego mama pozwoliła mu na to, żeby zrobił sobie słynny trójkąt na głowie na cześć Fenomeno z Mundialu 2002. Wszyscy powtarzali, że to musi być złote dziecko brazylijskiej piłki, że spotyka go podobny model życia, choćby do LeBrona Jamesa z NBA, a więc on jest the chosen one. Ja ze swojej perspektywy mogę opowiedzieć o tym, że przecieram oczy ze zdumienia, kiedy śledzę tego zawodnika. Jest absolutnie graczem numer jeden dla mnie w tej chwili do podziwiania, do czerpania radości z gry ze względu na to, że daje show. Chociaż oczywiście rodzą się argumenty, czy on nie chce upadlać swoich rywali, czy on nie chce ich upokarzać, ale pomyślmy sobie, tak się zatrzymajmy tylko przy historii sportów wszelakich. Pamiętacie choćby na pewno tak zwanego Danka śmierci. Tak o tym się mówiło we Francji, a więc wsad, który miał rzekomo zakończyć karierę zawodnika, który padał ofiarą. Vince Carter, który przeskakuje Francuza Freda Weissa. Ktoś mógłby teraz zapytać, po co się działa interwencja skorpionem René Higuity, choćby w 1995 roku. Po to, żebyśmy mieli akurat teraz barwne wspomnienia. Nigdy nie podniosę ręki na Neymara ze względu na to, że bawi się w stylu zakładania sombrero nad swoim przeciwnikiem albo ze względu na to, że bardzo dużo drybluje w środku boiska. Przecież selekcjoner reprezentacji Brazylii, Chichi, podkreśla na każdym kroku, że to wszystko prowadzi do jednego, żeby mecze wygrywać. Neymar miał 7 lat, kiedy jego tata wymyślił, że pokaże mu wielki świat, zabierze go na fetę mistrzowską drużyny Santosu. Wtedy ten malutki chłopczyk pomyślał sobie, że nigdy żaden inny zawód nie da ci takiego uwielbienia ludzi, jak to, kiedy zostaniesz piłkarzem w Brazylii. Ale wciąż musimy mówić o osobowości, która najbardziej polaryzuje prawdopodobnie w całej historii brazylijskiej piłki, bo rozmawiałem choćby w São Paulo, bo miałem okazję pojawić się 3 razy w Brazylii podczas weekendów Formuły 1 z dziennikarką Marianą Becker, która współpracuje z gigantem, monopolistą rynkowym, a więc telewizją Globo. Mariana Becker powtarzała mi, że nigdy nie było zawodnika, o którego nawet kłócono by się przy rodzinnym stole. Czy jest odpowiednią twarzą do tego, żeby Brazylię poprowadzić do Mistrzostwa Świata? On sam
podkreśla na każdym kroku, że jego największą obsesją jest mundial w Katarze. Zawsze Johan Cruyff powtarzał, że mecze wygrywa się przede wszystkim głową. Jak sobie spojrzymy na organ, którym jest mózg, w przypadku Neymara, no to można wyciągać daleko idące, dosyć interesujące wnioski, o które pokusili się choćby kiedyś japońscy naukowcy, którzy pracowali nad zbadaniem odruchów Neymara. Okazuje się, że to piłkarz, który znacznie wydajniej na boisku korzysta ze swojej głowy w porównaniu choćby do amatorów, piłkarzy, którzy nie są zrzeszeni w żadnej federacji i kopią na podwórku, dajmy na to ja czy redaktor Święcicki, no to okazuje się, że Neymar ma przewagę już w tym stopniu od nas większą o 10%, jeżeli chodzi o to, jak poszczególne bodźce interpretuje jego mózg. Zapomniałbym o jednym, skoro to jest festiwal peanów, a wiadomo, że wszelkie festiwale są w Brazylii bardzo lubiane, no to muszę też opowiedzieć o swoim własnym, prywatnym doświadczeniu związanym z tym piłkarzem. To było Grand Prix Formuły 1 w Hiszpanii, oczywiście pod Barceloną, gdzie Neymar postanowił wpaść w gości i jako VIP zameldować się w padoku. I tutaj muszę powiedzieć, że takiego szoku i takiego amoku nie widziałem nigdy. Adriano Ribeiro Leite. Imperatore, jak mawiali na niego w Italii. Historia smutna, ale love is a losing game, jak śpiewała Amy Winehouse. Na początku cytat. El Pupi, czyli Javier Zanetti, postać pomnikowa. Grałem z wieloma wybitnymi zawodnikami. Z Leo Messim, Roberto Baggio, Ronaldo Fenomeno czy Zlatanem Ibrahimowiciem. Ale gdyby mierzyć wyjątkowość tylko poprzez jeden moment, moment najwyższej formy, absolutnie najlepszy był Adriano. U szczytu swoich sił był najbardziej kompletnym graczem, jakiego spotkałem. Miał wszystko. Talent, niezwykłą siłę fizyczną, szybkość, instynkt i technikę. Są tacy piłkarze, którzy rodzą się w jednym meczu, którzy eksplodują, robią spektakularne wejście i wszyscy o nich mówią, a są tacy, którzy stopniowo wchodzą na piedestał. Adriano należał do pierwszej grupy graczy. Był 14 sierpnia 2001 roku. 85. minuta meczu towarzyskiego Real Madrid-Inter. Schodzi Christian Vieri, wchodzi na boisko 19-latek z Brazylii. 8 minut z czasem doliczonym. 8 minut na Estadio Santiago Bernabeu to całe życie. Adriano wykorzystał ten czas. W 90. minucie kłócił się z Clarencem Seedorfem, zabrał mu piłkę i wykonał rzut wolny. Kopnął w stylu Siniszy Michajlowicza lewą nogą. Tira la bomba, Sinisza tira la bomba, kiedyś śpiewali kibice Lazio. Podobnie po tym stałym fragmencie mogli śpiewać sympatycy Nerazzurrich. Cudowny gol z rzutu wolnego i specjalnie dla Was odkopałem archiwalne wydanie Corriere della Sera, dzień po tamtym wydarzeniu, kiedy w artykule opisującym mecz pojawiło się określenie Nuovo Fenomeno. Nowy fenomen. Adriano Ribeiro Leite. W kolejnym dniu też pisano Adriano. O takim piłkarzu, który oczarował Inter. Który oczywiście miał przed sobą wielką przyszłość i musiał być wypożyczony do Fiorentiny czy Parmy, aczkolwiek był wielką nadzieją i szansą na to, że uda się załatać dziurę po Ronaldo Fenomeno, który miał permanentne problemy z kontuzjami. Dlaczego ta historia była tak krótka, intensywna i skończyła się dramatycznie? Adriano nie jest piłkarzem, jego życie toczy się różnie i ja nie chcę moralizować. Myślę, że teraz jest lepiej niż niektórzy sądzą. Natomiast ta historia miała swoje podłoże w rodzinie. Trudno nam, często Europejczykom, zrozumieć, w jaki sposób Latynosi traktują swoich najbliższych. Doświadczyłem tego osobiście, kiedy poznałem rodzinę Paulo Dybali i muszę powiedzieć, że byłem oczarowany. Nawet trochę zazdrościłem. Adriano miał ojca. Ojca, który swego czasu został przypadkowo postrzelony w faweli i cudem uniknął śmierci w szpitalu. Kochał tego ojca nad życie. Podczas Trofeo Team, takiego turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Italii, Adriano odebrał kiedyś telefon i usłyszał, że ojciec nie żyje. I jak podkreśla Javier Zanetti, zawodnik szczególny dla Interu, to był moment, w którym zakończyła się kariera Adriano. Nikt nie myślał, że będzie to miało tak negatywny wpływ na jego życie, ale jednak żałoba przerodziła się w depresję, a depresja w popełnianie błędów życiowych. Zdaniem Javiera Zanettiego tylko jedna rzecz jest gorsza od narkotyków – pieniądze. A Adriano tych pieniędzy miał bardzo dużo. Skoro to odcinek o brazylijskiej piłce, to trzeba wbić szpilę Argentyńczykom. Długo czekają na Copa America i Mistrzostwo Świata. Był taki mecz w 2004 roku, kiedy wydawało się, że już są w stanie przełamać impas. Grali finał Copa America przeciwko reprezentacji Brazylii i prowadzili 2-1. W ostatniej akcji meczu Adriano strzelił kapitalnego gola, przedłużył emocje, a po serii jedenastek zespół Marcelo Bielsy przegrał, a Adriano został królem strzelców tamtego turnieju. Wówczas był na dachu świata. Skończył szybko i dramatycznie, ale ja przedłużam tę karierę i dobre wspomnienia o Adriano jako stary dziad, grając w pewną grę sprzed lat. Statystyki Brazylijczyka w tej grze były obłędne.
pora na Ronaldinho i od razu zacznę od prywaty. A więc jeszcze jako mały chłopak pojechałem do Paryża pierwszy raz, kiedy miałem 10 lat i szybko nauczyłem się stacji metra po tym, jak przeszedłem się z ojcem po polach elizejskich. Następnego dnia, kiedy poruszaliśmy się po mieście, zaproponowałem, żebyśmy akurat opuścili metro na stacji o nazwie Georges V. Mój ojciec zupełnie nie miał bladego pojęcia, o co chodzi, a kiedy wydobyliśmy się przez schodki na zewnątrz, okazało się, że jest tam oficjalny butik Paris Saint-Germain. W efekcie pozyskałem koszulkę Ronaldinho, która stanowi dla mnie święty graal, którego nigdy się nie pozbędę, pomimo tego, że była prana z 1000 razy. Wciąż jego nazwisko od niej nie odeszło i Ronaldinho też nigdy nie zniknie z mojej głowy jako jeden z pierwszych bohaterów dzieciństwa ze względu na to, że on piłką bawił się do tego stopnia, że nawet wielu rzeczy nie jest w stanie zapamiętać. Kiedy wygrał Mistrzostwo Świata w 2002 roku, to opowiadał o tym, że niewiele pamięta z fety. Okej, udało się dotrzeć reprezentacji Brazylii do kraju, żeby świętować, ale twierdzi, że już na pokładzie samolotu zniknęło bardzo dużo soku pomarańczowego. Impreza zaczęła się bodajże w Brazylii. On za każdym razem zaczyna, że bodajże w Brazylii, mam na myśli miasto, nie kraj, a stolicę, a następnie przeniosła się do Rio. Twierdzi, że popełnił w życiu jeden gigantyczny błąd, którego nie może sobie wybaczyć. Że nie dał w palnik wtedy jeszcze mocniej. Luis Fernandez, który prowadził go kiedyś w Paris Saint-Germain, powiedział ciekawe zdanie. Ronaldinho zniknął. Na parę dni. Przedłużyło się to o tydzień. Miał wrócić z Brazylii. Nie wracał na czas. Kiedy zameldował się w ośrodku treningowym, powiedział tylko do Fernandesa, że usunął zęba i musiał spędzić jeszcze w kraju kilka dni. Oczywiście później poprosił medyków Paris Saint-Germain, trener tego zespołu, żeby sprawdzili uzębienie Roniego. Nic nie wskazywało na to, żeby piłkarz miał stracić cokolwiek w ostatnich dniach, oprócz mnóstwa energii, które poświęcał i oczywiście pożytkował na zabawę. Ronaldinho był też gościem, którego mogłem zobaczyć na żywo i to było wiekopomne. Pomimo tego, że właśnie ten prime minął, bo powiedzmy, gdybyśmy mieli to ubrać w jakiś timeline, to wskazałbym na 2 albo 3 lata spędzone w Barcelonie, ale wcześniej też te pojedyncze zachwyty w Paryżu. Ronaldinho zameldował się w Monachium na moich oczach w 2009 roku podczas Audi Cup. I wtedy doszedłem do wniosku. Okej, skoro jest to rozgrzewka, to można zweryfikować pewne rzeczy. Czy ten piłkarz rzeczywiście ma coś wspólnego z magią, którą oglądaliśmy choćby w reklamach, kiedy jest w stanie obtłukiwać poprzeczkę w nieskończoność? No i kiedy podszedł do 10 ustawionych piłek w okolicach 25 metra i za każdym razem kopnął w poprzeczkę, to doszedłem do wniosku, że widzę kogoś, kto nie ma wiele wspólnego z normalnym człowiekiem, tylko jest kimś ponad. Gdybym miał tylko wybrać jedno wydarzenie, które sprawiło, że absolutnie postradałem zmysły na jego punkcie, to byłby to mecz na Stade Vélodrome przeciwko Marsylii w koszulce Paris Saint-Germain. O ile miał swoje przeboje i potrafił na przykład celowo rozchorować się przed nieważnym meczem, bo ścinał klimatyzację w swoim pokoju hotelowym tak, żeby obudzić się później z dużą gorączką, z bólem gardła i żeby nie być w stanie funkcjonować, tak na te ważne mecze przychodziła do niego rada zespołu i podkreślała: Roni, daj spokój, skup się tylko na tym, żeby pomóc nam wygrać ten mecz. I Jerome Alonso, a więc facet, który był bramkarzem Paris Saint-Germain, zapukał do pokoju Ronaldinho i powiedział: chodźmy na spacer na lazurowe wybrzeże, pomyślmy o życiu. Następnie, kiedy już byli na zewnątrz, powiedział do Ronaldinho: błagam, ja nie znoszę tej Marsylii, ja spędziłem tutaj 2 lata, które były koszmarne. Spraw, żebyśmy opuścili tę ruderę w postaci Vélodrome z 3 punktami. Oczywiście, co zrobił później Ronaldinho, każdy doskonale pamięta, a Francuzi wciąż to uznają za jedno z dzieł sztuki godnych do oprawienia w ramki, kiedy patrzymy sobie na poszczególne fotografie z tej rywalizacji. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, czyli Kaka. Piłkarz, który łamie schemat, bo w porównaniu do swoich kolegów z boiska nie pochodzi z faweli. Możemy powiedzieć, że urodził się w wyższej klasie średniej, a nawet bazując na rodzinach i pochodzeniu wielu brazylijskich piłkarzy, no to należał do inteligencji. I gdyby nie zrobił wielkiej kariery piłkarskiej, pewnie poszedłby na studia, wyjechał na wymianę do Stanów Zjednoczonych, tam nauczył się języka i podjął pracę w jakiejś znakomitej korporacji. Może byłby prezesem, może byłby dyrektorem. W karierę Kaki też wpisany jest pewien dramat. Kiedy był juniorem i pauzował za kartki, pojechał wraz z kumplem, a także bratem na pływalnię. I tam skoczył tak niefortunnie do wody, że pękły mu kręgi szyjne. Pierwsza diagnoza w lokalnym szpitalu była pozytywna, możesz spokojnie wrócić do gry, ale po kilku dniach
Ból był tak olbrzymi, że Kaká nie mógł nawet chodzić. I już w miejskim szpitalu, gdzie wpadł w ręce zdecydowanie lepszych specjalistów, powiedzieli mu, że cudem uniknął paraliżu. 15% osób, które doznają pęknięcia kręgów szyjnych, ląduje na wózku. Kaká wtedy wiedział, że to jest dar od losu, dar od Boga. I jak pamiętamy, był człowiekiem bardzo religijnym, co również demonstrował w trakcie meczów i po sukcesach, które bez wątpienia osiągnął. Najlepszy Kaká to Kaká w Milanie, który zdobywa złotą piłkę przed duopolem, który później stworzyli Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Jest pewna historia, która świadczy o ignorancji Carlo Ancelottiego, który zaufał Leonardo i nie miał bladego pojęcia, jakim piłkarzem jest Kaká. Jednak na konferencji prasowej napastliwi włoscy dziennikarze pytali go, do którego piłkarza porównałby Brazylijczyka. I zrobił porównanie dramatyczne. Kaká to taki drugi Toninho Cerezo. Akurat Ancelotti dzielił z nim szatnię w Romie. Kiedy po kilku miesiącach po przyjeździe do Mediolanu nowy brazylijski piłkarz Rossonerich nabył trochę sprawności językowej i pewności siebie, wziął na rozmowę Carlo Ancelottiego i powiedział: nie, panie trenerze, mister, jednak przesadziłeś, ten Toninho to jest zupełnie inny piłkarz niż ja. No ale coś musiał Carletto powiedzieć i tak się wygłupił. Zresztą wziął to później na klatę i po latach przyznał się, że nie miał bladego pojęcia, jakim zawodnikiem jest Ricardo Kaká. Dwa wydania Corriere della Sera. Pierwsze dotyczące debiutu Brazylijczyka, który wszedł na boisko w rywalizacji z Anconą i strzelił gola i zaczęto go porównywać, jak to bywa w Italii, do wielkich piłkarzy, którzy mieli wspaniałe debiuty w barwach Rossonerich. I drugie wydanie, w którym dziennikarze piszą, że w ciągu 50 dni on podbił Mediolan. Podbił klub, w którym byli tacy piłkarze jak Rui Costa czy Rivaldo. Nawet powiedział Ricardo Kaká, że to Rivaldo rekomendował go do Milanu, a on zamierza mu ukraść miejsce w składzie podstawowym i zrobił to spektakularnie. Mi osobiście Brazylijczyk kojarzy się z kapitalnym przyspieszeniem i zwłaszcza cudowną bramką zdobytą przeciwko drużynie Manchester United w pierwszym meczu półfinałowym Champions League w drodze po ten tytuł w roku 2007. Swój prime osiągnął w wieku 25-26 lat, a później gasł bardzo szybko. Już w Realu, dręczony przez kontuzję, był graczem, który nie przypominał tego fenomenalnego piłkarza z Milanu. Ale w Madrycie często się pojawia i nawet kiedyś mieliśmy przyjemność spotkać go jako telewizja Eleven Sports podczas studia przed El Clasico, kiedy Kaká gościł w telewizji brazylijskiej, a później po zakończeniu rywalizacji wraz z synem biegał po boisku i kopał piłkę. Niestety nie zrobiliśmy sobie z nim zdjęcia i wszyscy bardzo żałowaliśmy, bo to postać magnetyzująca. No i moment, na który wszyscy czekaliście. Nie ma co ukrywać. Konkurs. Jeżeli opiszecie brawurowo, w sposób wyjątkowy i kreatywny, którzy brazylijscy piłkarze, a może tylko jeden, wpłynęli na waszą wyobraźnię, którzy pozwolili wam zakochać się w futbolu, którzy byli waszymi idolami i dlaczego, to będziecie mogli wygrać buty Puma Future Z. I ja muszę wam powiedzieć, że one mogą pełnić rolę trochę takich klasycznych, starych samograjek, bo jak założysz te buty, to będziesz robił takie rzeczy, rabony, triki, przerzucał piłkę nad głowami kolegów, sombrero jak Neymar. Więc czekamy na waszą kreatywność, na waszą aktywność i sami w duecie z Filipem dokonamy wyboru. Ten, kto wygrywa, zakłada buty Neymara. To wszystko z okazji premiery kolekcji Future Z.